Jesteśmy na północy Azerbejdżanu, niedaleko południowych stoków Wielkiego Kaukazu. Samochodami, gdyż dla autobusu droga jest zbyt wąska, udajemy się do wioski Kisz. Jest tu kościół świętego Elizeusza, najstarszy kościół na terenie dawnej Albanii Kaukaskiej, nazywany matką wszystkich kościołów albańskich na Kaukazie. Oficjalna data założenia tutaj kościoła to pierwszy wiek naszej ery. Na fundamentach starej świątyni wybudowano obecną, pochodzącą z przełomu XII i XIII wieku. Przy pomocy Norwegów w 2003 roku zakończono projekt odremontowania i przekształcenia kościoła w muzeum. Kościół otacza zadbany ogród pełen drzew i kolorowych kwiatów. W murze okalającym teren umieszczono modele prezentujące ewolucję architektonicznych form kościołów albańskich. Dziesięć kilometrów dalej, w 60-tysięcznym mieście Szeki, znajduje się letnia rezydencja Hanów. Orientalny, bogato zdobiony, niewielki pałac, zbudowany w latach 1789-1797. Zachowała się tylko bogato zdobiona, reprezentacyjna część pałacu. Z ofertą tradycyjnych azerskich strojów. W miejscu dawnej świątyni VI wieku Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Dawny zajazd dla kupców i karawan, czyli karawanseraj z XVIII wieku. Była to największa tego typu budowla na Zakaukaziu. Obecnie jest tu hotel i restauracja. Sklepy z chałwą i orientalnymi pamiątkami zabytkowej części miasta.